Cześć, witajcie. Tak, oderwiemy się trochę od Parku Jurajskiego i zaczniemy, no, w międzyczasie nową playlistę, taką króciutką strasznie playlistę, żeby ona w miarę się skończyła od razu jeden odcinek po Parku Jurajskim. No, dlaczego nie nagrywam Parku Jurajskiego? No, bo do tego jest potrzebna pogoda i więcej wam nie zdradzę, a nie, zdradzę wam. Zdradzę wam to, że jeszcze żyję. I więcej wam nie powiem, ale nowy odcinek z Parku Jurajskiego no, będzie o taki no, taki. Teraz pokazuję łapkę w górę. Taki okej, no. Pasuje kamerkę włączyć, ale nie, jednak mi się nie chce nagrywać na razie z ryjem, ale no dobra. No i tak, Dzikie Chiny. To jest nowa playlista, w której będziemy budować Dzikie Chiny. Nie no, żartuję. Nie no, w sensie, no tak, to że żartuję, że będziemy budować Chiny, no bo Chiny już są wybudowane. Będziemy po prostu dawać zwierzęta z Chin. Takie po prostu będą dzikie, no proste, no. Mamy do wyboru 6, 7, 8 gatunków. 8 gatunków, no tak marniej, dlatego właśnie marna będzie playlista. W sensie chodzi mi o to, że krótka, bo może marna nie będzie. Nie wiem, to zależy od was, czy będzie marna, czy nie marna. Ale no tak, no i teraz jak to wygląda? Wygląda to tak, że mamy. Tak szybko przedstawimy. Temminks tragopan. Jakiś ptoszek. Żółw mały, strasznie mały, w ogóle go nie widać było. Golden Bażant. Powiedzmy, że tak, że przetłumaczyłem. A w sensie nawet nie wiem, czy to jest Bażant, ale wygląda mi na Bażanta. Lady, czy jakaś pani Amherst, pani Amherst Bażant. No, good English, good English. Stump, Tylet, Makakue. Jakaś i ten jest najlepszy, bo on ma fajne na pewno animacje łusek. Chiński poligon, nie, pangolin. Pangoli brodę. A tu chiński krokodyl jaszczurka. Nie przybliżę bardziej. No sorry, no nie zauważycie tego, a nie zauważycie. Tylko w sensie postawię o tak. I tak muszę, o i zoom, i tak go marnie widać w ogóle nie widać go. Dobra, wyrzucamy go. Takie szybkie, to jest takie szybkie przedstawienie tego moda. Ja go się postaram udostępnić tam na dole, tam w linku będziecie mieli pierwszy link bodajże mody do pobrania pojedynczo. Tam wchodzicie w Discogle i tam są foldery z modami, tam pisze, jest wszystko podpisane. No i zaznaczacie i klikacie prawy przycisk i klikacie pobierz. No i się zaczyna pobierać. Tam jeszcze może nie wiem, no konwersuje czy jakoś taki wtedy się pobiera, tak. I Crane. Cray, Demoiselle, Cray. Dobra, i myślę, że zaczniemy jakoś ładnie. W sensie, ja zaczynać ładnie. Wtedy mi się chciało zacząć ładnie, jak był Park Jurajski, a teraz. O. A teraz tak, o. W sensie, dobra, posuję zacząć właśnie jakoś ładnie. Czyli na pewno musi być ładna droga. Jakaś ładna droga, która będzie prowadziła przez cały park. Może przypuśćmy, że od tu, od bramy się tak zacznie. O, czy ona jest ładna? No, Full HD to ona nie jest. Ta tyż nie jest Full HD. Tyż. Pamiętamy o tyż. Ta już jest taka bardziej domowa. Taka biedna i może ją weźmiemy. W sensie, no nie, za biedna. No sorry, że ja się nie mogę tak zdecydować, ale. O matko, a ta jest znowu już za droga. W sensie tak samo kosztują, ale są więcej roboty z nimi układając je. No tak, ja szanuję pracowników i wiem, że no, ludzi w sensie chodzi mi o to i wiem, że łatwiej im się będzie układało kwadraty niż jakieś półkole. No w sensie w sumie to i tak nie, to jest łatwe wszystko, bo no. Czemu no? No bo kurde no. Teraz jestem na takiej fazie, bo ja zapomniałem w ogóle o czym ja mówiłem i teraz no, czekajcie, nie no, ja nic nie brałem przed filmem, ani nic nie piłem, no bo w końcu chodzę, no i no i no i do kościoła chodzę, no i dzikie Chiny i mówiłem, że pracownikom jest łatwiej, nie, no w sensie jak ktoś umie, to umie i koniec, kropka, ja pierniczę, co ja mówię w ogóle. Tak, no i tu będzie wejście takie szybkie. Tylko może zacznijmy od tego, że ułożymy tutaj bramę taką samą jak w Parku Jurajskim, co zrobiliśmy. Zobaczymy, czy oni dodają płot. Dzikie Chiny, dodajecie płot.
Nie, reptilia tylko dodaje płot. Ale awsy dodają płotek. A to jest bardziej taki, o, taki właśnie dla ptaków. Aha, rozumiem. Właśnie, o, bo ja teraz, no, miałem. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku, że ja rozmawiałem z Reku w komentarzu i ja jej powiedziałem, że będę Aves nagrywał, ale jak. Bez, kurde, właśnie tak mnie odchęciło to Aves, że ja będę musiał awiarnię budować za każdym razem, jak będę robił ptaszka, to za każdym razem będzie musiał mieć dach, żeby to wyglądało tak logicznie, że ptak sobie nie może polecieć, że tam są bociany, co mnie będzie bolało, że bociany muszę w klatce trzymać. No właśnie, i tak to wygląda. Tak to wygląda, tak wygląda sytuacja. Więc przypuśćmy, że zaczniemy szóstką. Nie, czwóreczką. Tu już nie będzie takiej bramy jak w Parku Jurajskim, ale na pewno będzie takie wejście jak w Parku Jurajskim. Bo takie wejścia się szanuje. O, tyle wam powiem. Takie wejścia trzeba szanować. Tak, będzie tak, będzie tak, no pewnie. Boli mnie to, że nie mogę tego. O kurde, dało się? Dało się. Tylko, że teraz się nie chce wziąć. Aha, tak, super, jedno się dało, a inne się nie chcą wziąć dać. Nie chcecie się dać? Nie szanuję. Dobra. Teraz pasuje zobaczyć, czy dzikie Chiny dodają. Ja już widzę, że dodają, bo już są zaznaczone. Czy moc dzikie Chiny, do co ile? Co dodaje? Dodaje drzewa, zajebiste. Zajebiste jak pasztet, ale nie. Najpierw trzeba zrobić coś takiego. Wiecie co? Tutaj będą te literki, tylko nie wiem, czy one będą lepiej wyglądały od tamtych, jak będą wisieć. Aha, okej. Okay. To one muszą być, nie można ich na płocie powiesić, no sorry, one tylko na tamtych, tych całych. No na tym tych całych tych o tych o elevated paths, paths, paths. Dobra, wild. Ile to może zająć? Dobra, stawiam literki najpierw. Wild. No i teraz gorzej z Chinami. 3 i nie. No i co jeszcze miałem mówić? Miałem mówić, że wyjeżdżam, o tak, że nie będzie filmów przez ile? Czekajcie, od 8 maja bodajże wyjeżdżam do Włoch na tydzień i wrócę 13 maja, więc to na pewno nie nagram filmów, jak będę we Włoszech. No i to tak właśnie wygląda, że aha. Że no, że nie będzie filmów w tym czasie i no. No i musicie wytrzymać, że coś Zarku nagrywa, Reku nagrywa, inni nagrywają do tej kona, jakoś sobie poradzicie tam beze mnie. Myślę, że nie jestem taki ważny tutaj, no. No i tyle w sumie. Okej. Okay. Wild China, no bo się teraz zacząłem bawić telefonem i tak, no i prawie się oderwałem. Ja już zacząłem pisać Chinese, czy tam, no, a to same China się pisze. Wild China. Wild. Trochę dalej odsuniemy od płotu, czy bliżej do płotu? Jak myślicie, co będzie lepiej wyglądało? Na pewno będzie lepiej wyglądało, jak będą jakieś krzaki za tym. O kurde, co to jest? No nie gadajcie, że się nie ma nazw. Przecież gram na angielskiej wersji i mi jeszcze. I gościu chce mi mówić, że nie ma nazw. No kurde, jak on te mody robił. W sumie nie wiem, kto to zrobił. Na pewno to jest od ZTABE'a. Nie, czy tam ZTABC, Zotacon ABC, więc ZTABC. Kurde, ale oni mają słabe te. W sensie ładnie wyglądają, wyglądać ładnie wyglądają, ale kurde, nie zasłaniają tego płotu. No i muszę użyć moich starych. W sensie drzew. Bez urazy dla moich rodziców. Przepraszam bardzo. Chodziło mi o drzewa. Bo teraz smutno tak zabrzmiało. O Boże. Teraz będę cały odcinek płakał. Nie, no, żartuję. Nie będę płakał, no kurde.
To są te prawilne junipery. Buszmany, jedne moje. Ja je za chwilę postawię, bo to one są jednak najlepsze, takie z tych. Postawi się zaraz kłody, o te są też dobre, o te to są zajedwabiste, jak one zasłaniają tak. A to, że powinienem pobrać więcej drzew, co już swoją drogą, bo ja nie lubię pobierać roślin. No w sensie ja pobiorę, tylko mu trzeba się postarać, czyli co jeszcze miałem mówić? Ile to już trwa? 10 minut trwać, to jest ciągle wstęp, jakbyście chcieli wiedzieć. To. Że o, jak wypłacę w końcu hajs z YouTube'a, a to minie właśnie po podróży, jak wrócę z Włoch, o, jak wrócę z Włoch, nie wiem, czy wcześniej mówiłem o Włoszech, czy mówiłem o Chinach, ale jadę do Włoch, nie do Chin i wtedy właśnie wypłacę hajsy, bo wtedy już na pewno będzie wypłata i na pewno, no i kupię nowy mikrofon, no kurde, no bo ten taki o, jakby to powiedziała moja babcia, może nie będę przeklinał, tak, faktycznie. Zostawię to bez komentarza i chodźmy dalej. Chodźmy dalej, czyli postawmy jakieś inne główienka, tylko że już niższe. Takie słabe to będzie, no ale no cóż. No lepiej to nie może wyglądać jak. A mogłem jednak z Chin postawić tutaj. Za chwilę jeszcze to, no. Niech będą te paprotki już tu rosły z tymi juniperami. I teraz chodźmy tu i zaznaczmy Wild China, bo to się powinno China czytać. A ja to będę ciągle czytał China. Taki jestem, o. Tylko, że ich w ogóle nie widać, widać tylko te, to jest najlepsze. Temperate Forest, faktycznie, o, zróbmy to w Temperate Forest. Ja rzadko używam ten biom. Chyba, że to jest ten, o którym myślę. A dzisiaj mało myślę, więc nawet go nie znajdę. Tak, to jest ten jeden z ciekawszych biomów. On fajnie wygląda w miarę. No i tak, co jeszcze miałem mówić w wstępie, że zacząłem nagrywać Roller Coaster Tycoon 3, ale przestałem, bo się wkurzyłem na coś tam, już w sumie teraz nie pamiętam na co. Ale wiem, że nie, bo się załamałem przy tym, jak to nagrywałem. Tak, a tak o. Tak o się załamałem. W sensie nie, no najpierw trzeba kamienie postawić, no. O, czy White Chiny? Nie dodałem. White Chiny. Wild China, o. Tak będę czytał, teraz tak czytam. Czy Wild China dodają nowe kamienie? Nie dodają, no niestety. Trzeba jakoś wytrzymać bez kamieni. A one są bardzo ważne, żeby jakoś to wyglądało ładnie. Bo jak są kamienie, to zawsze wybieg wygląda ładnie, jak są kamienie. Bez kamieni to jest tak smutno, no chyba, że wybieg jest mały lub jakiś ten, no to, no. No nie, no już teraz nie dam tamtych żółtych, no. No kurde, temu będzie przeszkadzało, że to, temu tamto, temu śramto i w sumie no. I w sumie... To wszystko, no kurde. Niech cię. Nie wiem, jak można kamienie jakoś nastraszyć, żeby im się tam smutno zrobiło, ale nie, no te drzewa są naprawdę ładnie wykonane. Ja polecam ten mod, bo to fajnie wygląda. One mają szyszki, no. No kurde, jak drzewa mają szyszki, to się je szanuje, no. No kurde, jak można nie szanować drzew szyszkami, szyszunia. Szyszunia, ostatnia w tym sezonie. Czy jakoś tak to było? Tak, to było. Bambusy. No, dajemy bambusy, co się będziemy walić, no. Czy tam, no. O, patrzcie się, to jest takie zajebiste, że za każdym razem inny bambus powstaje. Już kocham ten mod. Kurde, niby taki mały, a daje tyle radości, no. Kurde, pobierajcie go, bo bez niego to już jest, no. Z nim to jest od razu ciekawiej. Od razu jest człowiek uśmiechnięty. O, tyle wam powiem. O, to pasuje dać tutaj na kamień, jak na tamtym tym. No i to drzewo jest zawalone, no. W sensie, no. O, i teraz dałbym coś takiego, że na wejście mogę tu stawiać. Tak, mogę tutaj stawiać. O, tutaj są już nawet postawione drzewa. To tu nie. Brzózek nie szlanujemy. Aha, nie da się usunąć brzózek, no. No to kurde, jak się nie da brzuzek usunąć, to ja tym bardziej nie szanuję tej gry, no. Nie, no żartuję.
No i patrzcie się, jak losuje. No nie no. Tu raz ci wylosuje takie drzewo, a raz ci wylosuje o takie drzewo. Czekajcie, postawię. Pokażę wam, postawię to i teraz powinno być malutkie. Tak, to zależy od tego, jak ci wylosuje. Jedno będzie ciemniejsze, drugie będzie jaśniejsze. Nie, ten jest dobry. Mod jest dobry, jeśli chodzi o losowanie, ale w sensie nie, no według mnie to powinno być. Wolałbym tutaj osobny pasek do zwiększania po prostu. O, zwiększania drzewa, o, czy jakoś tak. To by było dobre, żeby były podane rozmiary i można było to, bo to no, w ogóle nie wychodziłoby to fajniej, bo tak to teraz mi wylosowało małe, a wcześniej było walone. O, i teraz też się wylosuje za którymś razem to. No i zrobiliśmy teraz bambusowy lesik. Czy to są bambusy w ogóle? Że ja to nazywam. Tak, bambusy. Bo ja to nazywałem bambusami, a tu by się za chwilę okaże, że to nie są bambusy i co będzie. I mnie okrzyczycie w komentarzach. Kurde, zaczniecie wyzywać od jakichś, nie wiem, no kurde. Od czego można wyzywać tych, co nie wiedzą, jak wyglądają bambusy, no. W sensie wiem, że tak wyglądają bambusy, bo właśnie powiedziałem, że no dobra, już nieważne. Stawiamy taki gówniany. No kurde, i się teraz wylosował taki duży. Jestem na fazie teraz, bo tak, znowu na fazie, no. Bo tam można tak naprawdę postawić sobie parę i później kopiować od tego. O, czyjcie to, prawda? Że kopiujecie sobie z tego już postawionego dużego bambusa i stawiacie same duże bambusy, co o tyle jest dobre, że no, postawisz sobie raz i będziesz miał na zawsze dużego bambusa. No, taki myk. Taki myk XXI wieku. Znowu cały odcinek będzie trwał, jak buduję jedne walone wejście. O, bo inaczej nie można tego jakoś nazwać, no, bo to jest jedno walone wejście, no. Tak, tylko że to teraz tutaj jest biednie, no, no smutno jest tutaj tak jakoś. I tu ja bym teraz właśnie postawił inne drzewo, o takie, o, czy o takie, o. Czy może o takie, nie no, bo te to już są tutaj, o. A dobra, stawiamy je. Żeby mi może one zasłoniły tu. To nie jesteś ty. W sensie tak, ja to teraz robię na odwal się, jak widzicie. W Parku Jurajskim ładniej to wyglądało. No ale no cóż, no, no, no. No ja tak naprawdę nie umiem budować, przyznaję się. Tak naprawdę tutaj siedzi koło mnie. Kto koło mnie siedzi? Kurde, nie wiem co teraz. Siedzi tutaj koło mnie mój pies. Mój pies i on tu buduje za mnie tak naprawdę. On wszystko buduje za mnie, jakbyście nie widzieli. Wild, bo tak po polskiemu. Wild, no i teraz nie wezmę tych walnych literek. Cholera jasna. Muszę zniszczyć to. China. China. Chinese. Seria miała być krótka, będzie dłuższa od Parku Jurajskiego. Heh, nie, no żartuję, bo tak naprawdę wtedy w Parku Jurajskim też tak długo budowałem, a się okazało, że no. Wyszło i tak, że mi szybko dokończyłem tamto resztę zo, no bo w sumie, no i kurde, zasłoniłem jednym. Dalej to stawię, bo zasłaniasz, no. Ciągle tu mi zasłania. O, dobra, jest okej. No i teraz nie mam pomysłu, co by tutaj dać. Bo tutaj można by coś dać. Ale w sumie nie wiadomo co. Dodałbym tutaj, chociaż nie, no nie dodałbym. Czy bym dodał? Dodałbym tu żółwika lub jaszczurkę? Nie, bo wtedy nie będzie miało sensu, że tamto reszta zo nie będzie miała sensu. Zwłaszcza, że gram na jednej i tej samej ciągle dużej mapie, co będzie i zostanie. No dobra, to jest nieważne, że zostanie puste połowa, ale no. White China. Dodajecie jakieś jedzenie? O, dodajecie Birt, Waterfish. No, miałem wcześniej przedstawić moda, a dopiero teraz się zajmuję. O, to jest dobre, mnie ciekawi jak na tym zwierzęta będą to. I jakiś Westland, Island. To jest dla żółwia. A to jest dla.
Do czegoś, ale no nieważne, wiem, że będzie fajnie, jeżeli będziemy to budować, no. Tak nawalę wszystkiego i kurde. I kurde no. I kurde no, nie, to nie wygląda. To już w ogóle nie wygląda. Bo te bambusy prześwitają. Myślę teraz, jakby to naprawić. Żeby to nie prześwitało. Bo innego drzewa nie dam, a no, no i tu tutaj widać, jak ja nie umiem budować fajnie. Widać, jak to ja słabo buduję w tym właśnie odcinku, jak mi to słabo wyszło. No ale no cóż, już nie będę nic zmieniał jako tako. Bo mi się po prostu nie chce. Pobrałem jakieś różne te obrazki, co ja żem napobierał ostatnio. Strasznie dużo rzeczy brałem. O, to jest dobre, proszę, możecie sobie popatrzeć na wieloryby. Na jakieś. O, na ptaszki. O, to będzie. To się przyda do Aves, jak będę nagrywał Aves. Liczyłem na to, że za każdym razem inny się obrazek pokaże. A no, bo się pokaże inny obrazek za każdym razem. Tylko trzeba sobie trafić. Tylko nie za każdym, tylko no. Spoko w miarę. Tukany. Jakieś te inne. Łomatko, ile tego jest. No i dobra, to dodamy po prostu stoliki. Skoro nie wiemy, co zrobić, to dodamy stoliki. Hech, tylko już teraz nie z parku irańskiego na pewno. No i kurde, te czerwone stoliki nie będą tu pasować znowu. Myślę, że kosz też wypada dodać, tylko to jest jakiś trashcan. To jest trashcan, który, no, który postawimy na środku. O, patrzcie, jakie fajne, będą rzucać przez te dziurki. Tylko w sumie będą jeść przy koszu, ja bym nie chciał jeść przy koszu, jednak tak. Jak to przemyślałem, to już wiedziałem, że no, okej, teraz tak na oko tak postawimy. No takie o wejście, takie o bym powiedział. Że mogło być lepsze. A mogło być brzydsze. W sensie faktycznie, no trzeba też sobie to uwzględnić, że ono mogło być brzydsze. No. Te są, one nie są po tym, po całym remake'u, ale już je zostawię, bo to no, nikt ich, najlepiej by je było schować, zasłonić je jakimś czymś, czego nie widać. Ale no, o, dobra. 23 minuta, a ja zrobiłem gówno. Tak można podsumować ten odcinek. Myślę, że już nie będę więcej dalej kontynuował, bo ja nie mam pomysłu na razie, a już, a widzicie, właśnie bez pomysłu ja wybudowałem jedno i to samo. Wybudowałem jedno i to samo, co w poprzednim, co w Parku Jurajskim, czyli to jedno i to samo wejście. Jedynie co mogło być tu ciekawe, to opowiadanie o różnych tych, co, gadanie, gadanie po no. B. Tak właśnie, oczy mnie bolą. Dobra. Nie, czy mam coś mówić jeszcze? Zazwyczaj coś mówiłem na koniec, tylko teraz no właśnie nie. O, tak, pokazywałem, gdzie będziemy budować. Będziemy budować tu. Na pewno tu. I myślę, że skończymy gdzieś tu. O, tak można podsumować. No i w sumie nic. Dobra, musicie mi pomóc. W sensie nie, no nie macie jak mi pomóc. Kurde. Nie mam pomysłu jak to. Wiem, ja pomyślę po prostu na spokojnie, bo teraz jestem no tak jakby no zmęczony bardzo i już no wcześniej nie jest i no i już długo grałem nie w to, ale w WoTa, bo nowy update jest, ale to już wiem, że was to nie ciekawi, dlatego kończymy, bo już teraz będę gadał o różnych pierdołach. O, tak, dobra. No, no to trzymajcie się i na razie do następnego razu. Pa, pa, bye.